Dzień dobry, Tomasz Jaworski, to jest czarno na białym podcast. Dziś nie będziemy rozmawiać o kulisach pracy naszych reporterów, porozmawiamy o kulisach pracy Podkomisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Raport na ten temat przedstawiła dzisiaj, przedstawił dzisiaj zespół do spraw oceny funkcjonowania tej Podkomisji, a porozmawiamy o tym raporcie i o tym, co się wydarzyło z Piotrem Świerczkiem, reporterem czarno na białym, który od 14 lat zajmuje się katastrofą smoleńską i zrobił wiele reportaży na ten temat. Piotr, jednym zdaniem na początek. Jak możemy podsumować to, co dzisiaj usłyszeliśmy na konferencji zespołu pułkownika Błacha. To może tak, parafrazując znany cytat, 24 października 2024 roku skończyło się w Polsce, skończyło się oficjalnie kłamstwo smoleńskie. I to jest w zasadzie ta główna puenta, ten wniosek. To sięgnąłeś do bardzo znanego cytatu. Czy uważasz, że ten moment jest będzie równie przełomowy jak oryginalny moment, kiedy, kiedy ten cytat zabrzmiał. Brakuje oczywiście do takich wniosków jednoznacznych jednej kropki, o której zaraz porozmawiamy, czyli do tego wszystkiego brakuje oficjalnych dokumentów, które ten zespół według mnie powinien pokazać. Natomiast bezdyskusyjnie oficjalny organ publiczny. Powiedział, że Antoni Macierewicz wraz ze swoimi ludźmi, wraz z Podkomisją Smoleńską, świadomie manipulował danymi, które ta podkomisja zebrała. Okłamywał opinię publiczną, nie mówiąc społeczeństwu polskiemu całej prawdy o smoleńskiej katastrofie. Antoni Macierewicz od co najmniej 2019 roku wiedział, że w Smoleńsku doszło do zwykłej katastrofy i świadczą o tym dokumenty odnalezione już dosłownie rzecz ujmując, w biurku Antoniego Macierewicza. To przez lata mówiłeś o tym, że nie wiadomo, jakie dokumenty są w szufladach. Okazało się, że rzeczywiście były w szufladach. I to jest ciekawe, bo ja zawsze opowiadając o tym, opowiadałem o tym z przymrużeniem oka. To znaczy, ciekaw jestem, jakie jeszcze dokumenty znajdą się w szafach, szufladach Antoniego Macierewicza. Dzisiaj się dowiedziałem, i to jest w sumie cytat z konferencji tego zespołu, że w gabinecie... Antoniego Macierewicza przy ulicy Kolskiej w jego biurku, w jednej z szuflad, z odnaleziono, przepraszam, syntetyczne podsumowanie prac badawczych dotyczących katastrofy. To jest syntetyczne podsumowanie stworzone przez czterech badaczy: Franka Taylora, Christophera Protera, Christera Magnusona i Gorana I ta praca jednoznacznie pokazywała, że w Smoleńsku doszło do katastrofy i na pewno nie był to zamach, a na pokładzie Tupolewa na pewno nie eksplodowały żadne ładunki wybuchowe. Taka praca, takie podsumowanie jeszcze raz znalazło się w biurku Antoniego Macierewicza przy ulicy Kolskiej 13 w siedzibie podkomisji. Wśród tych nazwisk, które wymieniłeś, jedno jest szczególnie ciekawe, bo o tym, że yy... Komisja niechętnie, a właściwie nie pokazywała i schowała raporty Magnusena, Protero, Lili, o tym wiedzieliśmy. Natomiast tam się pojawia jeszcze jedno nazwisko, Frank Taylor, Bardzo chętnie prezentowany i cytowany przez Antoniego Macierewicza. Frank Taylor, który brał udział w pracach podkomisji smoleńskiej i który, jeśli dobrze pamiętam, w 2018 roku stwierdził, tak, tam musiały być wybuchy. Tak, ja pamiętam to nagranie. Ono wciąż jest obecne, co ciekawe, na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest też obecne na YouTube w kanale Ministerstwa Obrony Narodowej. Pochodzi z 2018 roku i tam Frank Taylor, Brytyjczyk, który wykłada na Uniwersytecie w Cranfield właśnie w zakresie badania wypadków lotniczych, wyraźnie powiedział to do kamery. Tą kamerę trzymał wtedy Glenn Jorgensen, członek podkomisji. Potwierdzam, w Smoleńsku doszło do eksplozji. Nie mam żadnych wątpliwości, patrząc na to, co widzę, zaraz powiemy o tym, co widział, że to była eksplozja. I Frank Taylor, mówiąc to, patrzy na model skrzydła, model fragmentu samolotu, sporządzony z papierowych tektur ułożonych. W, takim w takiej przestrzennej figurze. W ten sposób Frank Taylor ocenił, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu na życie prezydenta. I teraz uwaga: to był 2018 rok. To nagranie krąży absolutnie wszędzie. Posługuje się nim podkomisja, ale też prawicowi dziennikarze. Przez wiele lat jesteśmy atakowani tą narracją, tylko że rok po tym, jak Frank Taylor to powiedział, jak się zapoznał już z oryginalnymi dokumentami. Materiałami, to w 2019 roku się wycofał z tego, napisał o tym raport i wielokrotnie do Antoniego Macierewicza kierował wnioski o to, by nie posługiwał się więcej tym nagraniem, a jeśli chce, to pod warunkiem, że przedstawi jego raport, który to jeszcze raz mówił o tym, że w Smoleńsku doszło do zwykłej katastrofy. Frank Taylor otrzymując pakiet danych stwierdził, że w Smoleńsku mieliśmy do czynienia z katastrofą, a nie z zamachem. Zmienił zdanie. Powiedział to Antoniemu Macierewiczowi, a Antoni Macierewicz zrobił co? Ukrył to. Nigdy nie pokazał tego opinii publicznej. I to jest, kiedy ja oglądałem tą konferencję zespołu pułkownika Leszka Błacha. Dla mnie to była pewnego rodzaju nowość. Ja słyszałem tylko coś o tym, że kiedyś Frank Taylor mógł się wycofać z tych wcześniejszych stwierdzeń o zamachu, ale nigdy nie miałem na to żadnego dowodu. I dla mnie akurat ten fragment był jakiegoś rodzaju dowodem, ale też jest pewnym przykładem na sposób, w jaki funkcjonował Antoni Macierewicz. Do kolejnego przykładu jeszcze za chwilę wrócę, ale spróbujmy w tej chwili podsumować, może wspólnie to, to zrobimy, bo Ty mówisz o pięciu nazwiskach zagranicznych tak. ekspertów, ale do, nazwisk, do tych nazwisk trzeba dołączyć też nazwiska ludzi, którzy pracowali w Podkomisji Smoleńskiej i informowali zarówno Macierewicza, jak i Błaszczaka, a także Jarosława Kaczyńskiego, o tym, że wnioski podkomisji są zupełnie inne niż przedstawia to Antoni Macierewicz, wnioski płynące z badań, do których ma wgląd podkomisja. Znaczy tak, finalny raport podkomisji powinien wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, inaczej, inaczej i Ostrzeżenia w tym tonie przekazywali ministrowi obrony narodowej, ale też samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, byli członkowie podkomisji i dzisiaj to zostało też oficjalnie potwierdzone, że takie dokumenty zostały odnalezione. Minister Mariusz Błaszczak, ówczesny minister obrony narodowej, człowiek, który poniekąd odpowiadał za tą podkomisję, bo Podkomisja pracowała w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i Jarosław Kaczyński, wiedzieli o nieprawidłowościach, które dochodziły w podkomisji. Wiedzieli, że raport może być fałszywy i może przedstawiać fałszywą tezę. Wiedzieli, bo mówili im o tym, pisali w listach bohaterowie Twojego reportażu Kocioł Czarownic. Tak, Marek Dąbrowski, Wiesław Szanowski oraz Kazimierz Grono. Ale do tych trzech ekspertów, byłych członków podkomisji, w swoim materiale dołączyłem też Adriana Siatkowskiego. To był główny pirotechnik podkomisji, który przeprowadzał te wszystkie eksperymenty. Paradoksalnie to jego praca miała przyczynić się do tego, by udowodnić zamach w Smoleńsku. I on jako jedyny z tej czwórki mógł uczestniczyć w głosowaniu finalnego raportu to odbyło się w sierpniu 2021 roku. Siatkowski nie głosuje, wręcz nie zgadza się z tymi wnioskami i mówi wprost: nie ma dowodów na to, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Jeszcze raz, główny pirotechnik pod komisji, facet, który miał udowodnić zamach w Smoleńsku, mówi nie doszło tam do zamachu. I, ale tego też nie wiemy. Tego Antoni Macierewicz też nam nie powiedział oficjalnie. Opinia publiczna dowiedziała się o tym z materiału Dziennikarskiego, z mojego materiału. No właśnie, miałbym ochotę Cię zapytać właściwie, czy coś nowego dzisiaj padło na tej konferencji, bo te wszystkie rzeczy ty pokazywałeś w swoich reportażach. Jaką wagę ma to, co dzisiaj zobaczyliśmy? Chociażby w kwestii informowania ministra Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego przez wspomnianych panów. Ja nie chciałbym umniejszyć jednak y, 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 temu, co się dzisiaj wydarzyło. Y, 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 temu tej konferencji prasowej, kiedy oficjalny organ publiczny informuje o tym, że mieliśmy do czynienia z oszustwem, z kłamstwem, z manipulacją. Oczywiście, ja w każdym rozdziale tej prezentacji odnajdywałem swoje materiały. Oczywiście, że się uśmiechnąłem, bo dla mnie to pewnego rodzaju kropka na D. Oni potwierdzili, ja oczywiście miałem wątpliwości co do rzetelności materiałów czarno biały ale zostało to oficjalnie potwierdzone, że rzeczywiście Antoni Macierewicz manipulował opinią publiczną. I takie wnioski też płynęły z moich reportaży. Zwróciłem uwagę na kilka szczegółów. No, o jednym już powiedzieliśmy, to jest to co wydarzyło się w korespondencji prywatnej, korespondencji mailowej pomiędzy Frankiem Taylorem a Antonim Macierewiczem. Było też kilka innych niespodzianek jak na przykład korespondencja mailowa pomiędzy Christopherem Protero a Antonim Macierewiczem tego nawet Christopher Protero nie powiedział mi w wywiadzie że on potraktował 5000 euro po angielsku powiedzielibyśmy pinac czyli nic Antoni Macierewicz chciał mu zapłacić tysięcy euro żeby on zmienił swoje wnioski i Protero wprost mu napisał traktuje to jako łapówkę. Protero oczywiście napisał że w Smoleńsku doszło do katastrofy i że końcówka skrzydła została urwana po zderzeniu z brzozą, a potem no to już obrót samolotu na plecy, um, uderzenie w ziemię, w inne przeszkody terenowe i rozpad na drobniejsze kawałki. Protero to wyraźnie napisał, wykluczył też absolutnie zamach, um, albo też inne teorie spiskowe dotyczące um, tej katastrofy. I nagle Macierewicz wysyła mu swoje pismo, podpisane własnoręcznie, gdzie proponuje mu jak to ujął Protero łapówkę. I to pismo zostało pokazane oficjalnie podczas tej konferencji zespołu pułkownika Leszka Błacha. Na jakie manipulacje jeszcze zwróciłeś uwagę w trakcie tej konferencji? Czy było tam jeszcze coś, czego my nie pokazywaliśmy w Twoich materiałach? Cały czas korespondencja, bo, bo dla mnie to był pewnego rodzaju smaczek tej, tej konferencji, był też oczywiście wniosek i, i ja sobie pozwolę go przeczytać, że. To, co robiła podkomisja jest jawnym poświadczeniem nieprawdy w dokumentach. W tym momencie wchodzimy już w przestępstwo urzędnicze. Stąd te 41 zawiadomień do, do prokuratury, o których e, mówili nam uczestnicy tej konferencji. Mi spodobał się, złe słowo, ale ja zwróciłem uwagę na jedną część tej korespondencji. To jest wymiana maili pomiędzy Wiesławem Biniędą a Antonim Macierewiczem w zakresie przyczyn, tej katastrofy, tego wypadku. To pokazuje, jak bardzo dowody, które nie pasowały do narracji o wybuchach, zamachu i eksplozji, były nie na rękę członkom podkomisji, w jaki sposób trzeba było je gunkować, usuwać, by cały czas lansować swoją tezę. I tam padło takie dosyć słynne zdanie, i będzie ono pewnie długo chodzić z Antoniem Macierewiczem, to drzewo, ta brzoza, o którą zahaczył Tupolew, to wampir. Nie można go zatłóc. Co chce Wiesław Binięta w ten sposób powiedzieć? Jawny dowód na to, że samolot traci końcówkę skrzydła po uderzeniu w drzewo, musi być wygumkowany, zlikwidowany. Trzeba go zatłóc, żeby udowodnić wybuch lub zamach. To jest intencjonalne. To znaczy, to pokazuje, w jaki sposób członkom podkomisji przeszkadzały dowody, które były dowodami na zwykłą katastrofę. Mnie rzucił się w oczy film. Z, film słusznie, słusznie. z badań przeprowadzonych chyba przez Wojskową Akademię Techniczną. Tak. Rzeczywiście zapomniałem o tym. Tak, to, Opowiedz. To, to, tak, to było coś, coś, co zrobiło na mnie wrażenie, dlatego, że ja nigdy, kiedy prze, próbowałem się przez te wszystkie materiały przebić, materiały pod komisją Antoniego Macierewicza, analizując raport Podkomisji Macierwicza. Owszem, w 2017 roku mi się już zdarzyło udowodnić manipulację pracami VAT-u, kiedy podkomisja uparcie twierdziła, że samolot nie może się przechylić po utracie tego skrzydła. Ja pokazałem, że raport Wojskowej Akademii Technicznej miał zupełnie inne wnioski niż przedstawiła je podkomisja. No i teraz w zasadzie. Dalsza część tej historii, bo częścią raportu pod komisji, przynajmniej tą częścią filmową, był taki zapis, kiedy model samolotu, tu polewa w odpowiedniej skali, leciał w powietrzu, traci to skrzydło, no i na filmie pod komisji było to przedstawione w taki sposób. Film trwa 55 sekund. Tak, on dalej leci, tak. on dalej leci, nic się z nim nie dzieje. Dowód na co? Na to, że można stracić skrzydło, a i spokojnie wylądować, tak? Ta, Taka była konkluzja. Tylko co się okazuje? Że oryginalny film nie trwa tylu sekund, jest krótszy. i zaraz ile po... sekund trwa? Chyba 8? 8. 8. Zaraz po utracie skrzydła samolot zaczyna się po prostu przechylać w lewą stronę. Innymi słowy, mmm, dzieje się to, o czym od lat mówili wszyscy fizycy. Kiedy traci się część siły nośnej, kiedy samolot traci część siły nośnej, po prostu musi się zacząć obracać. I o tym wszyscy mówili. Ale Antoni Macierewicz też gumkował to, wycinał to z tej narracji, którą lansował przez lata, tylko po to, by udowodnić zamach i wybuch. W tej prezentacji pojawił się jeszcze jeden dosyć ciekawy wniosek z raportu, bodajże Gorana Lili. Tam pada takie stwierdzenie, że być może doszło do uszkodzenia systemu sterowania samolotu. Ja pamiętam z naszych prac nad kotłem czarownic, że na ten element też zwracali uwagę bohaterowie Twojego reportażu. Co prawda, wydaje mi się, że bohaterowie mojego reportażu w ogóle mieli takie zastrzeżenia, które też zostały przez Antoniego Macierewicza kompletnie usunięte. Czy ten samolot był sprawny, kiedy podchodził na tej ostatniej prostej do lądowania? Gora Linia zrobił coś innego. Powiedział, że na pewno nie były już sprawne. Po uderzeniu w drzewo, bo nie wiem, wylały się płyny hydrauliczne z układu sterowania. Były po... zerwane, cięgna. Były zerwane, cięgna. Pilot nie miał wpływu na to, w jaki sposób poruszać się ten samolot po tym zderzeniu. I tu jeszcze wrócę na chwilę do tego filmu, bo na tym filmie też i w opisie tego filmu specjaliści, którzy dzisiaj prezentowali ten raport, mówili, że. Po utracie tego skrzydła zgodnie ze scenariuszem tego badania, operator tego modelu próbuje utrzymać samolot w, w locie poziomym. I też się, I mu to, nie się udaje. to nie udaje. Tak. Też się to nie udaje. Oczywiście my teraz cały czas mówimy o tych raportach europejskich ekspertów. Jeszcze raz ich przypomnę, Frank Taylor, Christopher Protero, Christer Magnus i Nilia. India. I wszyscy cztery oni wykluczyli ostatecznie zamach i eksplozję. No ale spora część tej prezentacji dotyczyła raportu amerykańskiego instytutu NIAR. To jest Uniwersytet Wichita, grupa ekspertów przeprowadziła no, ogromną pracę, kosztującą też spore pieniądze, bo 8 milionów złotych. Finalnie się dowiedzieliśmy, że i tak nie dostali całej sumy to ciekawe i to wynika też z raportu zespołu Leszka Błacha, to ten raport jednoznacznie wskazywał na to, że to wszystko, co wydarzyło się w Smoleńsku, mogło być po prostu... nie było na pewno efektem wybuchu, mimo że Antoni Macierowicz przypisywał Instytutowi Niar właśnie takie wnioski i mogło się skończyć zwyczajnie katastrofą. Kolejne zderzenia, obrócenie samolotu na plecy i co ważne, Niar i my to pokazywaliśmy w sile kłamstwa, publikując bardzo obszerne fragmenty tego raportu, streszczenia tego raportu. My pokazaliśmy to, że Niar przeprowadził symulację na bazie. Skanowania wszystkich elementów tego samolotu, a symulację komputerową, i ta symulacja, i na to też zwrócił uwagę dzisiaj zespół, z dokładnością co do 5 metrów, symulacja trajektorii, wskazywała na to, że samolot mógł uderzyć po kolei te wszystkie przeszkody terenowe i rozbić się tak, jak się rozbił. Choć rzeczywiście, na co zwracał uwagę Antoni Macierewicz w tej prywatnej korespondencji do twórcy raportu, nie, nie, nie doprowadził do końca. Rozpadu szczątków samolotu, bo, bo Niar uznał, że to nie ma dalej sensu. To znaczy, tak Przecież. wiele elementów zgadza się z rzeczywistością, że po co to dalej animować. Zwłaszcza, że Niar, jak się okazało, i co powiedzieliśmy też w sumie w naszym materiale, nie dostał całego pakietu danych dotyczących przeszkód terenowych. Nie mógł właściwie wymodelować ziemi ani też dodatkowych drzew, które znajdowały się w tym miejscu katastrofy. Bardzo szczegółowo ten raport omawiałeś w swoim reportażu siła kłamstwa, do którego. No I szkoda, że tak. Szczegółowo, szkoda, że tak szczegółowo nie umówiła tego, nie umówił tego sam zespół. Jeszcze raz to przypomnę, mi brakowało całego tego dokumentu, prezentacji tego dokumentu. Ja tylko powiem, że Antoni Macierewicz cały czas prezentował opinii publicznej 1500 stron, a ukrył drugie tyle, bo raport. Ma 3000 stron. Raport wraz z załącznikami, czyli streszczenie wraz z załącznikami. My opublikowaliśmy streszczenie. Dzisiaj zobaczyłem podczas tej prezentacji, i to jest akurat słabe, jego pierwszą stronę przetłumaczoną przez TVN, czyli. My na swoich stronach internetowych zawiesiliśmy tłumaczenie przysięgłe tego streszczenia, a dzisiaj zobaczyłem to na prezentacji tego. Dzisiaj komisja po, pokazała, tak, że zespół Błacha po, pokazał po, tak, podczas... raport, który my przetłumaczyliśmy. przetłumaczyliśmy. I Czyli co to oznacza? Na naszych stronach że nie dokonali własnego tłumaczenia. A może dokonali, ale go nie pokazali. I posługują się naszymi dokumentami uzyskanymi w toku dziennikarskiego śledztwa, a nie pokazują oryginalnej pracy, którą, która w zasadzie ta wiedza należy się polskiemu społeczeństwu. I ja nie chcę być złośliwy, ale aż prosi się wykrzyczeć to pytanie, które przez dwa lata krzyczałem do Antoniego Macierewicza, gdzie jest cały raport diary. I to jest ten słaby element całej tej prezentacji, która sumarycznie była rzeczowa. Dobrze, to jeszcze do jednej kwestii chciałbym wrócić z, tego, z, tej, z tej prezentacji do kwestii Rosyjskiego obywatela, który przyjeżdża z Istanbulu do Warszawy i spotyka się z Antonim Macierewiczem. Ja tak słuchając tego, że właściwie z dnia na dzień spotkał się z przewodniczącym podkomisji, hmm, zastanawiałem się, jak łatwo można było do, do przewodniczącego się dostać. Tobie się nie udało przez wiele lat. A tu przyjeżdża człowiek i w ciągu jednego dnia. Się spotyka. Tak, tak. Ja sobie też te daty wynotowałem, bo to jest super ciekawe. Człowiek leci z Istanbulu. Jak ktoś nie ogląda nowych filmów szpiegowskich, to tylko podpowiem, że kiedyś stolicą szpiegów był Wiedeń i w sumie dalej jest. Teraz mówi się, że to Istanbul. No, ale nic nie sugerując, choć już to poniekąd zrobiłem. Leci człowiek z Istanbulu, obywatel Federacji Rosyjskiej z wizą pracowniczą, ląduje w Polsce, pisze po kilku dniach, na tej wizji pracowniczej list czy też mail informacje do Antoniego Macierewicza już na drugi dzień może do niego wejść nie jestem pewny czy wszedł do siedziby podkomisji, czy do jego biura poselskiego do ale do biura poselskiego tak ale jedno jest pewne nie było ochrony wywiadowczej tego spotkania Antoni Macierewicz nie poinformował o tym z wyprzedzeniem służby kontrwywiadu wojskowego robi to dopiero to po spotkaniu przyznając się że dostał od tego rosyjskiego obywatela pendrive z danymi które pasowały mu do narracji wybuchowej. Służba kontrwywiadu wojskowego to było dosyć tak niejasno powiedziane, ale oceniła ten materiał jako niezbyt wiarygodny. I ten obywatel, nie niepokojony przez polskie służby, wyjeżdża nie podejmując pracy. No to z tego wynika. Parę dni później, 26 grudnia, czyli 5 no, dni po spotkaniu z Antoniem Macierowiczem, wyjeżdża przez północne przejście graniczne Grzechotki Mamonowo. Do obwodu Królewieckiego przechodzi przejściem pieszym. To taka ciekawostka. Oczywiście nikt z uczestników tej konferencji zespołu pułkownika Leszka Błacha nie pokusił się o jasny wniosek, czy a, był to szpieg, który miał inspirować Antoniego Macierewicza, czy, e, czy zwykły obywatel, jakiś informator. E, Czemu to spotkanie miało służyć? Co naprawdę przekazał? Czy to była inspiracja, czy instrukcja? Rzeczywiście, nikt... takich, takich informacji dzisiaj nie poznaliśmy, chociaż nie wykluczałem, że te ja o informacje... o tym mówię, bo padło Mon, o to pytanie. Że te informacje MON ma, tylko są to informacje po prostu... Tak, uważane. tylko że tutaj ja, ja o tym mówię dlatego, bo padło to pytanie. I niestety to pole zostało całkowicie oddane spekulacjom. To znaczy, my teraz naprawdę nie wiemy, kto to był, po co on właściwie przyjechał i dlaczego tak szybko z Antonim Macierewiczem udało mu się spotkać. To, to jest problem. Ja wiem, że minister Cezary Tomczyk zasłonił się pewną tajemnicą, ustaleniami służby kontrwywiadu wojskowego, że więcej powiedzieć nie może, ale tym samym stworzył pole do pewnego rodzaju interpretacji tego zdarzenia. Piotr, to jeszcze chwilę pogadajmy o pieniądzach. 80 Ponad 80 milionów złotych tyle miała kosztować o, nie, praca lubię, tej tej nie lubię tej kwoty. Nie lubię tej kwoty, dlatego że wolałbym, żeby zespół skupił się na wydatkach, które zostały jasno udokumentowane i są to wydatki na samą podkomisję, na pensje, raporty i różne analizy. I to jest 34 miliony złotych w ciągu tych kilku lat. Funkcjonowania i ta kwota jest bez, bezdyskusyjna. Natomiast do tej kwoty doliczono kwotę zniszczenia tu polewa, czyli utraty. Statku powietrznego, bliźniaczej maszyny, do tej, która rozbija się w Smoleńsku. Ten tu polew, co też pokazaliśmy w jednym z naszych materiałów, stoi na płycie wojskowego lotniska w Mińsku Mazowieckim i został wyceniony na 47 milionów złotych. No i ja powiem szczerze, tutaj się sam kłóciłem ze sobą, aż się podniosłem na krześle, dlatego że z mojej wiedzy już wtedy, kiedy ten samolot miał być sprzedany, zanim stał się dowodem prokuratury. To on nigdy nie kosztował 47 milionów złotych, tylko 40 milionów, a w zasadzie realnie to cena była gdzieś mniej więcej 20-30 milionów złotych. Dlaczego? Bo w trakcie, kiedy on stał na tej płycie tego wojskowego lotniska, zmieniły się przepisy w całej Europie, i ten samolot głośny, mało ekonomiczny, hałaśliwy, nie mógł już startować i lądować na europejskich lotniskach, więc mogły go kupić tylko kraje z Azji. I ta cena była niska. I to na pewno nie było 47 milionów złotych. Dla, dlatego y, ja jednak wciąż będę wymieniał tą kwotę y, 34-35 milionów złotych. To były prawdziwe koszty funkcjonowania tej podkomisji. Y, natomiast sam zespół pułkownika Leszka Błacha pokusił się o, o to, żeby z tą sumą tej straty te, tego samolotu, tą kwotę wywindować aż do 80 prawie 2 milionów złotych. No ale 30 parę milionów złotych za pracę, właściwie których których efektów nie poznaliśmy, no bo to nie była praca, to była jakaś ja scenizacja. Może budzić kontrowersje sprzeciw, gniew, ta kwota, która została wydana po sierpniu 2021 roku, bo cały czas gubimy jedno, jeden wątek, że przecież Antoni Macierewicz skończył swój raport. Skończył pracę raportem. Skończył pracę raportem. W sierpniu 2021 roku, czyli przed wybuchem wojny na Wschodzie. Nikt, w cudzysłowie, pies z kulawą nogą się wtedy nie zainteresował tym raportem, bo Antoni Macierewicz w tym czasie był już chowany politycznie w drugi szereg. I teraz, od tego czasu, jak się okazuje, tutaj to pewna nowość, Mister Błaszczak próbował zakończyć pracę tego zespołu właśnie w tym okresie. Dziewięć dni. Teoretycznie ten zespół, ten, podkomisja Macierewicza nie funkcjonowała, ale ją przywrócono i ona dalej pobierała pieniądze. I te dodatkowe 5 milionów złotych, które zostały wydane między sierpniem a zakończeniem pracy podkomisji przez jej likwidację, to są te pieniądze, które dodatkowo bulwersują, mogłyby bulwersować, pewnie bulwersują opinię publiczną. Bo formalnie podkomisja pracę skończyła w 2021 roku, ale na kanwie wojny, która wybuchła w lutym 22, kolejnych konferencji, lub później mówiąc wprost, moich materiałów, podkomisja została zmuszona do odpowiedzi, została wywołana do tablicy. Utrzymywano jej istnienie jeszcze przez długi okres czasu. Piotr. Komisje badają wypadki lotnicze po to, żeby wprowadzać zmiany w procedurach, zmiany w przepisach, czasami zmiana, zmiany w konstrukcji samolotów po to żeby lotnictwo było bezpieczniejsze, żeby takie wypadki więcej się nie zdarzały. Jaki jest wkład podkomisji Antoniego Macierewicza w badanie i w bezpieczeństwo lotów? Cała flota, którą państwo polskie poruszało się wtedy kiedy podkomisja zaczęła swoją pracę, właściwie już nie istnieje. To znaczy Polski rząd, polski prezydent nie latają jakami 40. ani tu po lewem 154. Te maszyny zostały całkowicie w zasadzie wycofane z użytku. Zostały zastąpione nowoczesnymi maszynami. Więc część tych wniosków, nawet gdyby podkomisja sformułowała je w sposób rzeczowy, i tak była już nieaktualna. No i w sumie tak się stało. Podkomisja powinna zwrócić uwagę na gdyby to miał być rzetelny raport, na to jak przestrzegać pewnych procedur, jak pilnować pewnych zasad, których nieprzestrzeganie kończy się częstą katastrofą. I ta, ta, ta strona z raportu pod komisji to jest zaledwie kilka kartek papieru. To trudno oprzeć się wrażeniu, że to w ogóle nie o to chodziło. Że to w ogóle nie o to chodziło. I ten wniosek został też dzisiaj wyciągnięty dosyć wyraźnie podczas tej konferencji. Mówili o tym politycy, niestety politycy, że tak naprawdę podkomisja służyła celom politycznym. To zostało powiedziane. Ja słyszałem po tej konferencji wypowiedź pani Barbary Nowackiej, która powiedziała wprost, właściwie, że to wszystko był pomysł na to, żeby zdobyć władzę. Mocne słowa też Radosława Sikorskiego, prawda? W bardzo podobnym tonie. Tak, tylko ja nie lubię tej politycznej czapy. Ja w ogóle nie lubię tej politycznej otoczki. I dzisiaj też nie chciałbym, żeby to było na tej samej szali przedstawiane, bo stosując ten cytat z Wiesława Biniędy o zabiciu brzozy jak wampira, to ja miałem wrażenie, że tego wampira smoleńskiego można też zabić pewnego rodzaju rzetelnością, fachowością. I ja sobie tak wyobrażałem dzisiaj tę konferencję, że ona zacznie się od rzeczowej, syntetycznej analizy tego, co się w zasadzie wydarzyło przez tych kilka lat działalności pod komisji i co ona zrobiła państwu polskiemu, polskiemu obywatelowi, polskim obywatelom jak podzieliła społeczeństwo i tak dalej. Natomiast, i o tym muszę powiedzieć, bo to było dla mnie ciężkie, mnie to ubodło, że zaczyna się ta konferencja zespołu od 30-minutowej przemowy Wiesława, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zanim oddał głos specjalistom, zdążył dostać chrypki. I kończy się ta konferencja też politycznym podsumowaniem. Apelem o to, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wyrzucić ze swoich szeregów takiego człowieka jak Antoniego Macierewicza, no bo kłamał, manipulował opinią publiczną. Jeżeli chcemy, zwłaszcza do polityków PiSu, adresować taki przekaz, to co politykom PiSu powinniśmy pokazać? Oryginały, dowody, które oni sami powinni sobie przeczytać, bo ktoś złośliwy, i to pytanie zresztą padło, Janek Piotrowski je zadał, e, powiedziałby tak, Janek Piotrowski też wyraźnie o to zapytał, że może paść taki zarzut. Państwo zrobiliście raport, który jest pewnym wycinkiem rzeczywistości. Użyliście cytatów z oryginalnych dokumentów. Czym on się różni od raportu podkomisji Antoniego Macierewicza? Oni też bazowali na fragmentach cytatów i też sobie wybrali to, co im było na rękę. Nie chciałbym, żeby oczywiście te, te, dwa, te dwie instytucje, podkomisja i zespół, były tak wprost przedstawiane ze sobą, bo wiadomo, kto tu naważył... Tych wszystkich kłopotów i, i, i kto zrobił państwu polskiemu krzywdę. Natomiast no, trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że czegoś zabrakło. I to są oryginały, to są dokumenty. To na koniec z polityki wróćmy na grunty rzetelności, tym razem rzetelności dziennikarskiej. Ja pamiętam, jak po naszym materiale, w którym analizowałeś raport Niar, Siła Kłamstwa. Właściwie wprost zagrożono nam odebraniem koncesji. Ta wielka akcja, w której wszystkie od najmniejszych do największych media zamieszczały Twój reportaż. Wspaniała i właściwie jedyna chyba w historii dziennikarstwa w Polsce. I co dzisiaj się okazało w tym kontekście, w kontekście działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w kontekście tego, iloma. Żądaniami różnymi zostaliśmy zasypani. Spędziliśmy wspólnie no, dziesiątki godzin nad dokumentami, które wypełnialiśmy, tłumaczyliśmy, wyjaśnialiśmy. Tak, żeby na tą skargę odpowiedzieć. Tak. Ja oczywiście będę pamiętał tą sytuację. Ona jest dla mnie taka dwuznaczna. Z jednej strony to była pewnego rodzaju radość, że te wszystkie redakcje prasowe za nami wtedy stanęły. To jest rzeczywiście dziwne uczucie, kiedy widzisz swój materiał, właściwie na każdym portalu. On się ukazuje. Była to akcja solidarności, pewnej, pewnego rodzaju obrony, ale też wiary w naszą rzetelność i niezależność. I to zapamiętam. Natomiast nie zapamiętam tego, co chciała z nami zrobić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jestem bardzo ciekaw tego, co dzisiaj czuje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który zarzucał nam działanie na rzecz obcego, wywiadu na rzecz obcego państwa. To zawieźmy i ostatnie pytanie. W rozmowie z tobą Chris Protero powiedział takie zdanie na pytanie, czy to się kiedyś skończy? Ta atmosfera wokół Smoleńska, czy da się to wyjaśnić? I on powiedział. To zostanie z wami na zawsze. Czy masz wrażenie, że dzisiejsza konferencja zespołu pułkownika Błacha kończy temat smoleńska w Polsce? Jeszcze raz, emocje zostaną z nami na zawsze. Emocje tak, ale na tym na takiej kanwie faktograficznej powtórzę to jeszcze raz, 24 października 2024 roku oficjalnie skończyło się w Polsce kłamstwo smoleńskie. Piotr Świerczek. Bardzo dziękuję. I zapraszam na kolejne podcasty Czarno na Białym. Do zobaczenia.